Ola Kołda, razem ze mną Tomasz, do ostatniej krwi Zadyma, chyba tak można powiedzieć. No kurczę, to jest znowu, wszyscy mówią, że za późno się odpalił Zadyma, może Dracula go przyhamował, nie no kurczę, ogólnie też uważam, że za bardzo chyba spokojnie poszedłem do pojedynku, wiedząc, że mam fenomenalną kondycję. Nie, taka dyspozycja może dnia, może się zależałem w tej trumnie i za bardzo. No dobrze, ale jednak do ostatniej kropli krwi było. A, no ale to miał być przeciwnika krwi, a nie mojej, cholera. No, ale chodzi o to, że mimo tego, że była taka sytuacja, no jednak wytrwałeś do końca. Spodziewałeś się, że to się może tak potoczyć? Znaczy, no nie, no ja się ogólnie spodziewałem, że będę walczył do końca, a że przegrałem, no to no wiadomo, że chciałem wygrać. No i to co mogę powiedzieć? Oglądę walkę na spokojnie i stwierdzę, czy na pewno przegrałem. Ale też nie wiadomo, jak punktują sędziowie MMA, którzy K1 walkę sędziom. Więc nie chcę, wiadomo, mówić o werdykcie. Jest jak jest, dobra walka. Wszyscy mówią, że naprawdę no, otwarcie fenomenalna. I ja uważam, że mogłem więcej, potrafię więcej, że szybciej mogę się odpalić, byłem lepiej kondycyjnie przygotowany. Ale i tak, jeżeli wszyscy są zadowoleni... Znaczy, no nie no, jeżeli wiem, że potrafiłem więcej lub lepiej, no to mam prawo być zły na siebie. No ale wiem, że w danej chwili, w dyspozycji, w tamtym momencie, w danej chwili zrobiłem tyle, a nie inaczej, więc nie będę, wiadomo, tutaj nagle nie cofnę czasu i nie zmienię tego, że mogłem więcej, nie? Słuchaj, był tutaj Wrzosek i mówił, że to on cały czas prowadził, to on cały czas był tam gdzieś ten krok przed tobą. Też tak uważasz? Nie, no aż tak nie w każdej rundzie, bo ja runda mi się wydaje bardziej jego, druga mi się wydaje, że bardziej przepuszczałem jego kopnięcia i odpowiadałem, i ja go łapałem na błędach. Trzecia, no to nie wiem, jakieś wymiany były, to tutaj nie analizuję, no bo wiadomo, na wymianach ciężko zachować czyjąś głowę i stwierdzić, kto mógł wygrywać te wymiany pojedynku. No w pojedynku, no zobaczymy, na spokojnie oglądaj tyle. Tomek, to jeszcze na końcu powiedz mi, czemu tak długo czekałeś ze swoim performance z trumną? Przecież to powinno wjechać jako pierwsze twoje wejście na pierwszej walce. A, no kurczę, tak naprawdę to... No nie czemu wiem. Czemu akurat nawet teraz? Nie, no, bo miała być gala w Gliwicach, a to blisko mnie miało być i bym zawodników, pracowników nie musiał ciągnąć po Polski. Ale jak już się zawziąłem, już wszystko przygotowałem, już nagrałem trailery zapowiadające ten wyjście, to pomyślałem, że przecież no nagle nie zrobię tego tak, że nie cofnę ich, tylko już polecimy tym i dlatego teraz. Tak, to byli twoi prawdziwi pracownicy. Tak, nawet mają umowę na etacie, tak. A ta trumna to jest jakaś taka, nie wiem, taka pokazowa trumna, że jak przychodzi się do ciebie do zakładu, to... Specjalnie ją ostatnia droga właśnie tej firmy, co mam na klacie, otrzymałem. Normalnie zaraz tego typu trumny będę miał z tej firmy, ponieważ mi... Szukać jeszcze reklama. No tak, no bo oni teraz produkują, to są kompozytowe trumny, leciutkie. Oni teraz je sprowadzają, czy produkują. No ja będę je u siebie dystrybuował, sprzedawał i tam... ta moja, co wychodziłem, to może na jakąś licytację oddam, albo nie wiem, co z nią... Na pośp. Zobaczymy, na razie na spokojnie, zastanowię się, przemyślę, ale ogólnie tak, trumny będą na sprzedaż u mnie na zakładzie ostatnia droga.pl, na grupki najtańsze w Polsce i kompozytowe i trumny. Ja powiem ci, Tomek, nie zastanawiałam się nad swoją trumną, ale zaciekawiłeś mnie, dobra. No, dziękuję. No. Bardzo ci dziękuję za rozmowę, no i pewnie do zobaczenia znowu na jakiejś kolejnej gali. Mam nadzieję, że na 20. Do zobaczenia, cześć.